Agata, to jestem tam, gdzie obiecałem. Jestem dosłownie teraz na skrzyżowaniu ulicy Marymąckiej i Żeromskiego. O, tutaj widać Żeromskiego. Tutaj jest ulica Marymącka. Tu jest przystanek autobusowy w stronę dalej Marymąckiej. Zrobię obrót o 360 stopni. Także będziesz widziała dokładnie. Trochę tu jest szum, bo jest dużo bardzo ruch samochodowy. O. A tam dalej już jest ulica Słowackiego i wiadukt. Na razie jestem na ulicy Żeromskiego po stronie Parzystej. Zobacz, że tutaj nie ma już dworca Marymont. Idę sobie po stronie Parzystej Żeromskiego. Zaraz przejdę na stronę Nieparzystej, odszukam dom, w którym się urodziłaś i wychowałaś. Tutaj po stronie Parzystej, zobacz, jest widać stację metra Słodowiec. Także ulica Żeromskiego ma bardzo dobre połączenie metrem, naprawdę. Ja mam tu bardzo blisko do teści. A tutaj jestem u zbiegu Żeromskiego i Kasprowicza i też zrobię obrót prawie o 360 stopni. A tutaj widać komendę policji, dawniej milicji. O, a tam widać ulicę Kasprowicza i nadjeżdża autobus 156, a tam dalej też stacja metra. Stacja metra, ten, no, zapomniałem. Słodowiec, no. O, i 360 stopni zakończyłem. Krzyżowanie Żeromskiego. No, idę szukać swojego budynku. A to jest komenda MO, dzisiaj policji. Na Żoliborzu. Proszę bardzo. Komenda policji. Tu jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Duracza. Budynek policji i kamerka ustawiona w stronę Żoliborza. Tu jest parking Uniwersum, a zaraz koło parkingu Uniwersum jest budynek Żeromskiego 4 i tutaj właśnie mieszkają moi teściowie. Niestety teść już nie żyje. Idę sobie tutaj chodnikiem wzdłuż Żeromskiego po stronie Nieparzystej, czyli po twojej stronie, i zaraz znajdę twoje podwórko i twój dom. O, ma, jest. Żeromskiego 9, o rany, jak wszystko trafiło. Zaraz tam podejdę. No jest Żeromskiego 9, pierwsza klatka od ulicy. O. To jest twoje podwórko, widzisz? O, i twoja klatka schodowa. Zakaz gry w piłkę przed budynkiem. O. Widzisz? O, to jest, Agata, panorama twojego podwórka. Piaskownica. Budynek, ale drzewa duże. Na pewno wtedy, jak tu mieszkałeś, to one były dużo mniejsze. O, to jest, Agata, panorama twojego podwórka. Piaskownica. Budynek, ale drzewa duże. Na pewno wtedy, jak tu mieszkałeś, to one były dużo mniejsze. No i podejdę teraz do twojej klatki schodowej.
a tu jest apteka. Rok ulicy Żeromskiego Kornela Makuszyńskiego. Tutaj są pewnie sklepy, o których wspomniałem. Idę sobie Żeromskiego do Żoliborzanki. Sąsiednie podwórka. Róg Żeromskiego i Perzyńskiego. Tutaj jest dawna spółdzielnia Żoliborzanka, ale teraz jest jakieś biomery. Ja nie wiem, co tam się mieści. Ulica Perzyńskiego. Tu jest przystanek przy Żeromskiego, o którym mówiłaś. Poczta stoi jak stała. O. A tutaj masz sklepy naprzeciwko przystanku. I tu już jest róg ulicy Szwarzewskiej z Żeromskiego. Wracam aparat naładować. Pójdę jeszcze do twojej szkoły i do parku. Jeszcze raz idę na twoje podwórko. Potem pójdę do szkoły podstawowej. Tutaj są twoje rewiry. No i to jest ta chyba szkoła twoja. Tylko teraz nie nazywa się imienia Makarenki, tylko Adama Mickiewicza. Widzisz? Idę sobie teraz do parku. Wojsko, bielizna, fieszuszy. I twoja szkoła z tyłu od parku. O, tak to wygląda. Ładne boisko tartanowe. I tutaj sam park. Syn tutaj mój przychodził jeździć na deskorolce, jak to mu się wtedy podobało. Zaraz tam pójdę, to zobaczysz tor do jazdy na deskorolce. Panorama parku. O, idę do parku na górkę i z tej górki zrobię panoramę. O, jestem na samej górze już. O, tutaj jest tor. Tam dalej są segmenty na Leopolda Staffa. Akurat dzisiaj do mnie dzwonił kolega, przyjechał z Ameryki, kolega z podwórka. No i rano się z nim spotkałem, jeszcze się spotkam, ponieważ będzie w Polsce do 15 września. I tu jest ten park. No dobrze, idę do domu, zaraz chyba burza będzie. Ciemne niebo przed nami.